Złota odznaka za zasługi dla rozwoju fizjoterapii w Polsce. Otrzymał ją Marek Wiecheć, rehabilitant z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wyróżnienie przyznawano przy okazji 16. Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jest to w pewien sposób podsumowanie tego, co robię do tej pory, ale również jeszcze raz podkreślam ten fakt, że drogę zawodową, którą wybrałem ponad 20 lat temu, i że to był słuszny kierunek. Wyróżnienie, które 20 listopada otrzymał Marek Wiecheć, przyznawane jest osobom, które w jakiś szczególny sposób przysłużyły się rozwojowi polskiej fizjoterapii całością swojej działalności zawodowej. Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii musi wpłynąć taki wniosek oddolny. Tak, kandydatura na osoby, która ma być odznaczona, jest omawiana, dyskutowana i następnie następuje głosowanie za przyjęciem wniosku o uhonorowanie takiej osoby złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jak przyznaje sam nagrodzony, wyróżnienie znacząco motywuje do działania. Marek Wiecheć fizjoterapeutą jest od 1993 roku, ale po ponad 20-letniej pracy w zawodzie wciąż nie brak mu pomysłów, aby się rozwijać. Nasze Centrum Rehabilitacji ma takie motto, znaczy pracujemy cały czas nad rozwojem, pamiętając o tym, że kto się nie rozwija, ten się cofa. No taka jest prawda, nie można stać w miejscu, nie ma mowy o stagnacji, to musi być stały rozwój. W związku z tym, jeżeli pojawiają się nowe terapie, takie terapie staramy się do naszego gabinetu ściągnąć. Najlepszym przykładem jest wprowadzenie do Ostrowca metody FET, innowacyjnej metody leczenia skoliozy. W tej chwili pracujemy już w sposób bezinwazyjny nad prostowaniem, nad leczeniem skolioz. Mamy pacjentów, którzy korzystają z tej terapii. Także myślę, że jak najbardziej ta inicjatywa pójście w kierunku bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa była naprawdę dobrą decyzją. Wyróżnienia takie jak to są doskonałym dowodem na profesjonalizm i docenieniem pracy zawodowej. Jednak najlepszym dowodem na skuteczność jest zadowolenie pacjentów, a na to Marek Wiecheć nie może narzekać.